kulturowe, identyfikacji tego rodzaju, co było dla nas wielkim odkryciem. Oczywiście Witka twórczość nie wyczerpuje się w tym zagadnieniu, ale dla mnie było to jakby, co to jest sztuka fotomedialna, czy rejestracja permanentna, to wszystko jakby widzieliśmy. Natomiast, że również takie tematy w tej wrocławskiej sztuce się pojawiały, które nie mają, można powiedzieć, precedensu wówczas w sztuce artystów w Polsce, to było bardzo charakterystyczne dla Wrocławia. Więc może ten duch także w śmierci dziewczyna pokutuje, tak jak zupełnie już przypadkowo. Natomiast chciałabym Anię powiedzieć, żeby po prostu, żebyś tak analitycznie i krótko po prostu powiedziała o twórczości Witka. Pisałaś o tym duży artykuł i to byłoby bardzo fajne. A co ty fajnie mówisz? Dziękuję za to wprowadzenie. Proszę Państwa, nie wiem, czy to jest czas, żeby rzeczywiście dokonywać jakiejś analizy Witka twórczości. Niewątpliwie był to człowiek, który wszedł ze swoją sztuką na ulicę jeszcze pod koniec lat 70., co było zupełnie wyjątkowe w tamtym czasie. I te związki z teatrem, które były właśnie w latach 70., bardzo ważne dla Wrocławia, no, są kontynuowane w sposób zupełnie niesamowity tutaj, w tym miejscu. Także ten tak zwany parateatr jest ciągle żywy. Natomiast ja bym Państwu jednak chciała dzisiaj zwrócić uwagę nie tylko na jakość sztuki Witka Liszewskiego, ale też na to, że on był członkiem kolektywu Permafo, który został założony przez Andrzeja Lamowicza, Natalię L.L., Antka Dziekuszyckiego i Zbigniewa Dubaka. Kilka dni temu zmarł jego wielki mentor i mistrz Andrzej Lamowicz. I Witek, oprócz tego, że jest wspaniałym artystą, jest też człowiekiem o wielkim sercu. I domyślacie się Państwo, że robienie monograficznej wystawy po latach to jest wielkie przeżycie, ale w tak szczególnym momencie, kiedy umiera jego mistrz i mentor, Andrzej, Witek znalazł czas i serce, żeby sercem tej wystawy uczynić taki kącik poświęcony twórczości Andrzeja Lamowicza i zrobić specjalnie jemu dedykowaną pracę. Bardzo ci serdecznie, Andrzeju, dziękuję za ten... Andrzeju, myślę o Andrzeju. Rzeczywiście, myślę ciągle o Andrzeju, którego pogrzeb jest dopiero jutro. Dziękuję Ci, Witku, że pamiętałeś o Andrzeju i dziękuję Ci, Andrzeju, że byłeś wśród nas, bo Andrzej nie tylko w latach 70. zapalił Cię do sztuki, jak byłeś jego studentem, ale także w latach 80., kiedy już nie wierzyłeś w siebie, Andrzej znowu Cię do tej sztuki zapalił. Także myślę, że to jest wieczór poświęcony nie tylko sztuce Witka, ale też Andrzeja Lamowicza. Dziękuję bardzo.